Lubicie podatki? Nie. Nikt nie lubi. Chyba że ci złodzieje na wiejskiej, ponieważ finansują z nich swoje stołki, synekury i obietnice wyborcze. Ale podatki dzielą się na te złe oraz na te najgorsze. Dlatego jako Konfederacja zlikwidujemy najbardziej szkodliwe formy opodatkowania. 500+ to symbol rządu, który kłamie, że nam coś daje. My proponujemy 1000 zł. 1000+ to symbol rządu Konfederacji. Rządu, który nie da. Rządu, który wam tych 1000 zł nie zabierze. Tak jest. Dodatkowe 1000 zł miesięcznie dla każdego ciężko pracującego podatnika do kieszeni. Powszechna ulga podatkowa, brawa dla liderów Konfederacji za ten fenomenalny postulat. Tak, niskie podatki to co my wolnościowcy lubimy najbardziej. Polski system podatkowy pracę opodatkowuje najwyżej. Niezależnie czy zarabiacie 1500 zł, czy 15 tysięcy złotych, 40% z tego co wypracowujecie jest wam grabione. Jeżeli akcyza na alkohol, akcyza od papierosów czy od cukru ma na celu do zrezygnowanie z tychże używek, to jaki cel ma tak wysokie opodatkowanie pracy? Już Milton Friedman zauważył, że jeżeli płacimy ludziom za to, że nie pracują i każemy płacić podatki ludziom, którzy pracują, to nie dziwmy się, że mamy tak wysokie bezrobocie. I rzeczywiście, w Polsce, pomimo że osób szukających pracy jest niewiele, to mamy też niewiele osób aktywnych zawodowo, czyli tych, którzy płacą największe podatki i utrzymują resztę społeczeństwa. Współczynnik aktywizacji zawodowej w Polsce wynosi tylko 56%, jest jednym z najniższych w Europie. Konfederacja jest jedynym ugrupowaniem, które nie bierze udziału w kampanijnym festiwalu korumpowania obywateli ich własnymi pieniędzmi. My uważamy, że obywatel lepiej wie, na co wydać jego własne pieniądze niż urzędnik. Dlatego proponujemy powszechną ulgę podatkową. PIT 0% poprzez radykalne podniesienie kwoty wolnej od podatku. 2. Dobrowolny ZUS, nie tylko dla przedsiębiorców, ale dla wszystkich obywateli. I 3. Paliwo po 3 zł poprzez radykalne obniżenie opodatkowania paliw, które są paliwem polskiej gospodarki. Zmniejszymy klin podatkowy, w ten sposób radykalnie podniesiemy pensje obywatelom. To będzie bezprecedensowe koło zamachowe polskiej gospodarki. Mamy dość grabienia Polaków i karania ich za ciężką pracę i za przedsiębiorczość. Ktoś zapyta, czy nas na co stać? Gdyby byłem złośliwy, to bym powiedział, wystarczy nie kraść. Ale ja zadam ważniejsze pytanie. Czy stać nas na płacenie tak wysokich podatków? Nie. Czas na największą w historii Polski obniżkę podatków. Czas na Konfederację!